Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu gamingmusic.pl. Z tej strony kłania się Paweł Dębowski, a z drugiej strony internetu wita się... Jak zawsze, Mariusz Borkowski. Cześć. Cześć, witaj. Dzisiaj temat będzie dosyć duży, dosyć rozległy. Oj, tak. Bardzo rozległy, dlatego na rozluźnienie, jak zwykle, muszę zapytać ciebie, Mariusz, o to, co u ciebie słuchać. Co ostatnio słuchałem? O, zacznę może od tego, że też chciałbym podziękować naszym wszystkim słuchaczom i też widzom, którzy oglądają nas na YouTubie bądź słuchają na Spotify, Apple Podcast czy na SoundCloudzie. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za to i za to, że podoba wam się na to, co o czym mówimy z Pawłem czy też z naszymi gośćmi co tydzień. Cieszymy się niezmiernie, że to, co staramy się z Pawłem przygotowywać tutaj jakiś tam nowy odcinek, to jednak trafiamy w wasze gusta. No i też cały czas pracujemy na tym, żeby te tematy były ciekawe, też pracujemy jakby nad swoją wymową i to, żebyśmy za bardzo nie popadali w jakąś dygresję. No dobrze, no to była taka mała dygresja. A jeżeli to, co ostatnio słuchałem, no to słuchałem głównie teraz nowości, choć wróciłem do albumów, o której dzisiaj też będziemy rozmawiać, bo jest głównym tematem. Ale to za chwilę. Dokładnie, nie będę zdradzać. No to tak, słuchałem Papetury, ścieżkę dźwiękową do polskiej gry, takiej point-clickowej. No i Tomasz Dworzak, Gaka Flock. Jak ja się bardzo cieszę, że znowu nagrał muzykę. No i co, jeżeli chodzi o samą Papaturę, no to nie usłyszymy tutaj mówionych dialogów, w związku z tym jakby sama muzyka spełnia tutaj ważną rolę narratora, która okrasiła magiczny świat zbudowany w całości z papieru. No i dobrze znany sympatykom muzyki do gier Tomasza Dworzaka, czyli Machinarium, Samorost, plus jeszcze jego solowe albumy. No tutaj kompozytor jak zawsze jakby taki w sposób minimalistyczny za pomocą dźwięków elektroniki połączonej z ciepłymi dźwiękami instrumentów, między innymi fortepianu, no zbudował taki wielokolorowy pejzaż tytułowego papierowego świata, no który przyciąga swoim bogactwem już wspomnianego przeze mnie wcześniej minimalizmu oraz melodii i tutaj jakby z tego miejsca bardzo serdecznie zachęcam do przesłuchania tej muzyki, bo ona jest dosyć krótka, bo to jest tylko 30 minut, ale jak się jej słucha, to jest ma się takie odczucie, jakby minęła godzina. Tak więc polecam tutaj. No i Resident Evil Village, tak, wioska, czyli muzyka autorstwa Shuzaka Uchiyami, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, Marcina Przybłowicza, ale o tym za chwilę, Nao Sato i no i Briana Di Oliviery. No i tak... Muzyka do tej gry, czyli do Resident Evil Village, no kompletnie, w moim oczywiście odczuciu, odcina się od swoich korzeni cyklu gier Resident Evil. No i bliżej jej do zachodniej stylistyki, ale sądzę, że to też wynika osadzenia fabuły i historii tej gry, bo to gdzieś się dzieje na peryferiach Rumunii, czy tych gdzieś tam powiedzmy w tych rejonach. No i odcina się od tej stylistyki muzycznej i jest tu jakby duży nacisk na dynamiczne szarpnięcia smyczków oraz instrumentów perkusyjnych. No i momentami muzyka stara się wywołać taką gęsią skórkę, ale sądzę, że jest to bardziej kakofonia niż sprytne, poukładane puzzle, które miałyby wzbudzić u nas poczucie takiego dysonansu oraz niepokoju. Słuchając soundtracku mam wrażenie o braku spójności z wizją kompozytorów i niemniej jednak jasnymi punktami tego albumu są dwa utwory, czyli Village of the Shadows skomponowanego przez Marcina Przybłowicza. Momentami niestety, ale przypomina mi
trochę Wiedźmina, ale brzmi utwór zacnie, czyli autora muzyki do Dzikiego Gonu. No i piosenka Yearning for the Dark Shadows, kompozycji Briana de Oliveira. Piosenka jakby sama w sobie promowała też grę i muzykę. Na naszym portalu troszeczkę więcej na ten temat, czyli na Game Music możecie trochę więcej poczytać. No a sam soundtrack sądzę, że mimo wszystko jest godny uwagi, niestety z zakupu wyłącznie przez fanów serii. Tak więc ja byłem tutaj trochę zawiedziony tą ścieżką dźwiękową. Uważam, że jednak do siódmej odsłony była o wiele chyba ciekawsza. A Paweł, a ty coś udało ci się coś przesłuchać? Tak, udało mi się przesłuchać. Powiem tak, po naszym ostatnim spotkaniu z naszymi gośćmi, kiedy mówiliśmy o japońskich RPG, wróciłem do grania w Personę 5, ponieważ nienawidzę siebie samego i lubię otwierać wiele frontów. Ja wiem, że mam mnóstwo gier, które zacząłem grać i ich nie wiem, kiedy je skończę. I Persona dołączyła do tego zacnego grona, ale nic na to nie poradzę, bo ta gra jest po prostu świetna, ona jest idealna, muzycznie jest tak. Po prostu przegenialna. Ale ty grasz w Personę 5 czy Persona 5 Royal teraz? 5. Okay. Grałem w piątkę jak prawdziwy fan Persony, hehe. Ale bądźmy szczerzy, no, po tym jak porozmawialiśmy i o JRPG-ach i dużo czasu poświęciliśmy Personie, zwłaszcza nasi goście, no to nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności i nie zagrać w tę grę znowu i znowu sobie posłuchać tego albumu, tak swoją drogą album roku, który wygrał o włos z Nier Automata, no ale o tym może kiedyś w przyszłości będziemy mówić więcej. Tak, albo odsyłamy do naszego poprzedniego podcastu. Tak. Dokładnie. Natomiast dalej jestem w trakcie szukania ukrytych perełek na Bandcampie. Ja się zakochałem w tej platformie, tam jest naprawdę mnóstwo świetnej muzyki i wyczaiłem stamtąd dwa albumy, które myślę warto posłuchać. Jedna dotyczy gry Unbeatable, a album nazywa się Unbeatable Demo Tapes. To jest takie, jak by ci to powiedzieć? Ja chyba wiem. Wyobraź sobie grę OSU, czyli tą grę rytmiczną, gdyby tworzyli ją ludzie odpowiedzialni za Personę. Mniej więcej stylistycznie w taki sposób bym ją określił. Album krótki, zawiera jakieś 9 utworów. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie tego znacznie, znacznie więcej, bo sama gra jest obecnie w Early Accessie, czyli w wstępnym dostępie. Ale sam album po prostu mną zachwycił. On się po prostu pojawił nagle przede mną na ekranie i sobie powiedziałem, okej, posłucham sobie. Świetny J-rock, czy takie raczej rytmy pomiędzy J-rockiem a garage rockiem i z pewną nutą anime. Fantastyczny soundtrack, mnie się naprawdę bardzo podobał. Również podobał mi się wokal. Jeśli macie okazję, ja naprawdę polecam. Link chyba udostępniłem u siebie na Twitterze, jeśli dobrze pamiętam. Także możecie. No to tu odsłuchamy możecie posłuchać. Na Pawła. Możecie posłuchać, dokładnie. I drugi album, który pojawił się tego samego dnia na Bandcampie, to jest. Uwaga, to teraz będzie trudna nazwa. SFX Songs od Louis Zonga. I to jest coś dla mnie niespotykanego, albo ja jestem na tyle stary, że nie pamiętam, bo człowiek, który odpowiada za ten album, czyli Louis Zong, wydał album, na którego składają się utwory z gier stworzone tylko i wyłącznie z efektów dźwiękowych z gier. Tak, słuchałem tego. Ja przyznaję, że nie przypominam sobie drugiego takiego albumu. Ja wiem, że efekty dźwiękowe z gier są używane jako drobne elementy w komponowanych utworach, ale nigdy chyba nie słyszałem takiego albumu czy takiej muzyki, gdzie byłaby wykorzystywana tylko i wyłącznie gdzie byłyby tylko i wyłącznie wykorzystywane efekty dźwiękowe. Poprawnie się mylę, ale no mówię, nie przypominam sobie czegoś takiego. To jest również fenomenalny album. Polecam zwłaszcza utwór związany z Ocarina of Time, gdzie można usłyszeć nie tylko Linka stękającego podczas skoku, ale również Navi. To jest po prostu
hej, listen! Jedna wielka radość. To jest jedna wielka radość. To jest fantastyczne, tak. Co on z tym zrobił. To jest po prostu miazga. Także mówię, cały czas jestem w trakcie przeszukiwania perełek na Bandcampie i po prostu tam będę siedział chyba kolejne 20 lat. No dobrze, Mario, jesteśmy już za naszymi polecajkami. I teraz pora przejść do głównego menu. Przyznaję, że ten temat, wymyślenie tego tematu było z jednej strony trochę łatwe, a z drugiej ciężkie. Łatwe dlatego, ponieważ przyszło nam to do głowy przy okazji poprzedniego tematu naszego podcastu, czyli przygodówek point and clickowych, a trudny ze względu na jego wielkość. Już mówię, o co chodzi. Oczywiście będziemy mówić o dwóch grach. O dwóch serii gier. Jedną to jest oczywiście serii. Muzyce do tych gier. Jedna to jest oczywiście Tomb Raider albo Tomb Raider, zależy jak chcecie to wymieniać, a drugą jest seria Uncharted. Dlaczego o tych grach? Wcześniej mówiliśmy o przygodówkach point and clickowych i w międzyczasie, w trakcie tego podcastu wymienialiśmy różnego typu gry z tego gatunku. No i ktoś wymienił bodajże Indiana Jones and Fate of Atlantis. To chyba ty byłeś, Paweł. Prawdopodobnie ja. Nie, możliwe, że tak było, bo pamiętam bardzo dobrze tę przygodówkę. I ja widzę ten przeskok jakościowy między Indianem Jonesem, a właśnie wspomnianymi Uncharted and Tomb Raider, bo mieliśmy wcześniej grę przygodową typu point and click, raczej leniwy gatunek gier, bo trzeba było, no cóż, wskazać po prostu myszką, postać sobie idzie i tyle. Natomiast Tomb Raider i Uncharted obecnie są to bardziej gry akcji, czy przygodowo-awanturnicze. Ja lubię to określenie. To są gry przygodowo-awanturnicze, gdzie oczywiście odkrywamy różnego rodzaju grobowce, świątynie i tak dalej, no ale nie możemy zapominać, że dzieje się to na tle różnego rodzaju wybuchów. I to, co chyba jest najistotniejsze, to to, że zarówno Tomb Raider i Uncharted w tym roku mają pewne swoje rocznice okrągłe. No, w tym roku Tomb Raider kończy 25 lat, natomiast Uncharted 4, czyli ostatnia odsłona serii, skończyła niedawno 5 lat. To jest najmłodsza część, najmłodsza seria, ale i jedna, i druga seria gier pokazały, że można czuć się Indianą Jonesem w swoim domu. Podobnie jak Indiana Jones, ten oczywiście filmowy. I chyba to tyle, jeśli chodzi o w tytule wstępu. Tak jak powiedziałem, będziemy mówili i o Tomb Raiderze, i o Uncharted. Mariusz, ty z tego, co mi powiedziałeś, jesteś większym fanem Uncharted niż Tomb Raidera. No w moim przypadku to raczej wygląda to w ten sposób, że jestem na rozdrożu, bo ja uwielbiam Uncharted. Ja się w tej serii zakochałem momentalnie, kiedy kupiłem PlayStation 3, no to powiedziałem sobie, że to będzie jedna z pierwszych gier, która u mnie zagości. Natomiast mam darze dużym, bardzo dużym sentymentem do Tomb Raidera, bo gdyby tak spojrzeć tym okiem gracza i analityka, no to gdyby nie Tomb Raider, no to Uncharted tak naprawdę by się nie zrodził. Ale to jest takie tylko moje zdanie. Mariusz, czy mógłbyś coś powiedzieć więcej o samym Uncharted? Czyli zaczniemy od najmłodszej serii. To znaczy, też bym się chciał tutaj wytłumaczyć, żeby później nie okazało się, że nasi fani Tomb Raider będą mnie obrzucać komentarzami. Ja bym chciał wyjaśnić jedną rzecz, to znaczy ja jestem, dalej się uważam za sympatyka tej serii, naszej jakby tutaj uroczej archeolog Lara Croft, a szczególnie pierwszej odsłony z muzyką Nathana McCree, którego serdecznie pozdrawiamy, bo też tutaj się zaprzyjaźniliśmy jakieś kilka lat temu, jak był na Digital Dragon. No może kilka lat temu to przesadziłem, bo chyba to było ile, niespełna dwa lata temu, tak sobie, trzy lata bym strzelał, ale jakby to nie jest teraz istotne. I tak jak tutaj słusznie zauważyłeś, Tomb Raider miał szalenie
ogromny wpływ na gry akcji, na gry przygodowe. Bo też jakby wydaje mi się, że może nawet sam CG Metal Gear Solid czy Splinter Cell jeszcze można byłoby inne gry wymieniać, mimo tego, że to są takie gry skradankowe, się mówi, tak? Ale mają jakby te elementy przygody. No i pamiętam, że jak Tomb Raider się pojawił, no to mnóstwo gier starało się kopiować te pomysły. Poza tym pamiętajmy o tym, że to była jedna z takich pierwszych gier no bardzo takich trójwymiarowych, pokazujące faktycznie tą technologię 3D, to jak to wszystko wokół wyglądało. No i też jeżeli chodzi o samą muzykę, ale tutaj jakby tą część tobie bym pozostawił. Zostawiasz mi. Tak, ja ewentualnie coś będę dopowiadał. Natomiast jak najbardziej bardzo sobie cenię tą muzykę, szczególnie Nathana McCree, i też cenię sobie to, że udało się, to było, ile to już minęło, 4 czy 5 lat chyba, tak, 5 lat minęło, odkąd udało się w końcu Nathanowi wydać muzykę w wersji takiej orkiestrowej, ale to też może za chwilę o tym będziemy mówić. Może do samego Uncharted. W ogóle z Uncharted to jest taka ciekawostka, bo pamiętasz, to były czasy jeszcze trzeciej generacji konsoli Sony PlayStation i Sony miało problemy ze startem i premierami na tą konsolę. I ja pamiętam ten moment, że ja wtedy się zdecydowałem na Xboxa 360, ale tylko dlatego, że jak się dowiedziałem, że Sakaguchi zrobi dwie gry na tą konsolę, a plus jeszcze cenowo ona lepiej wypadała niż konsola Sony, no to ja zdecydowałem się pierwszy raz kupić tą konsolę. Dopiero po jakimś czasie kupiłem Sony PlayStation 3, ale to wynikało dokładnie z tych premier, jakie miały się pojawić, czyli Metal Gear Solid 4 i czy chociażby zapowiedziany Uncharted, czyli Fortuna Drake'a. To był 2007 rok i no i kiedy ja usłyszałem o tej grze i że ona miała być takim kontynuacją tego, co filmy Stevena Spielberga i George'a Lucasa, bo George Lucas chyba też był producentem, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o trylogię Indiana Jonesa, to było właśnie takie nawiązanie do tej platoplasty, czyli to, co Indiana Jones, czyli Dr. Jones zapoczątkował. Później już nie wracając do tych gier, które były point-clickowe, to ja zawsze uwielbiałem przygodę. Zresztą sama gra, no umówmy, powiedzmy sobie szczerze, mimo tego, że ona była no, stosunkowo mocno liniowa w stosunku na przykład do pierwszych trzech odsłon Tomb Raider, gdzie no, nikt tam nas raczej za rękę nie ciągnął, nie podpowiadał, trzeba było się samemu domyślać. Zresztą to była też inna era gier, jak wtedy ty powstawał. Tutaj chodziło w Uncharted o to, żeby gracz jak najszybciej ten próg wejściowy miał jak najtaki, powiedzmy, najłatwiejszy, najkrótszy i przez to mógł czerpać jakby zabawę z tej gry na zasadzie, wiadomo, tych elementów platformowych i też tych fabularnych, mimo tego, że no, może fabuła nigdy nie była najmocniejszą stroną tych cyklu gier Uncharted aż do czwartej części, ale to za chwilę, to pamiętam, że no jak kto w ogóle jest odpowiedzialny, też trzeba, warto byłoby tutaj szybko nadmienić, bo to Naughty Dog, tak więc te elementy platformowe, które oni jakby pokazali w swojej trylogii Crasha Bandicoota czy Jacka and Dextera, no to przenieśli to na między innymi na serię Uncharted. Zresztą tam chyba troszeczkę inaczej ta gra miała wyglądać, ale nie chciałbym tutaj wdawać się w szczegóły, jeżeli chodzi o gry, bo są większe, mądrzejsze głowy ode mnie, jeżeli chodzi o
opowiadanie na temat gier, a szczególnie serii trylogii, czyli trzy kwatrylogii Uncharted. Ja bym tutaj na pewno warto powiedzieć o osobie, która miała bardzo duży wpływ na proces powstawania tej muzyki, kompozytora tutaj, Grega Odmonsona. Zresztą ja miałem kiedyś okazję z nim przeprowadzić wywiad, bo uważam, że to, co on zrobił z tą muzyką, no to był taki jeszcze moment, kiedy za bardzo gry wideo nie były w całości nagrywane z udziałem pełnej orkiestry symfonicznej, bo to zazwyczaj zdarzało się, że te utwory były tylko gdzieś tam częściowo nagrywane przez orkiestrę. Tutaj praktycznie w pełni się to udało nagrać i długo trzeba było też czekać na publikację ścieżki dźwiękowej. No i teraz tak, że kiedy Naughty Dog tworzył tą serię Uncharted, to Greg Edmondson kończył wówczas swoją przygodę z serialem Firefly, który zresztą został chyba zdjęty. On tam finalnie chyba to nie zostało dokończone. No i tak jak w rozmowie ze mną, jak to się stało, że nagle wylądował w tej grze i zaczął pisać muzykę, no to wyglądało to tak, że producenci, znając jego dotychczasowe dokonania muzyczne, między innymi tutaj wspomniane przeze mnie Firefly, to spodobały im się te utwory, no i zaproponowali mu angaż, przeszedł go widocznie bardzo sprawnie, no i dzięki temu powstał chyba jeden z takich, sądzę, że to już się na pewno zapisze w historii, pamiętnych tematów głównych, czyli Nathana Drake'a. Bardzo znany, rozpoznawalny utwór. Ja bym powiedział, że on bardzo jakby też nawiązuje do gier serii, znaczy gier, filmów, tak? Serii Indiana Jones. No i ten sam jakby utwór, no to co było jakby inspiracją do powstania tego utworu, bo ja bym się nie chciałbym aż tak bardzo w całości skupiać na ścieżce dźwiękowej. No, Amy Henning, czyli producent, chyba główny reżyser chyba wszystkich trzech części do Uncharted, no, chciała taki utwór, który dawałby poczucie wyruszenia w przygodę, czyli żebyśmy poczuli ten zew tej przygody, poszukiwań tych zaginionych skarbów, bo też warto tutaj powiedzieć, Uncharted to jest taka seria, gdzie wcielamy się w postać poszukiwacza, czy nawet złodzieja skarbów. I te wszystkie cztery części opowiadają historię naszego głównego bohatera, czyli Nathana Drake'a. No i tak w skrócie, bo to był 2007 rok, ta muzyka, to się chyba, pamiętam, że historycznie to też się tam działo to wszystko na wyspie, czy tam takim archipelagu, i gdzie Nathan szukał zaginionego skarbu złotych miast, bodajże tak, i Azteków, Inków. Finalnie to się źle skończyło dla antagonistów, ale to, jak mówię, tutaj za bardzo nie będę zdradzał szczegóły, bo może ktoś z naszych słuchaczy, słuchaczek bądź widzów by kiedyś chciał. A ty miałeś okazję, Paweł, w pierwszą część zagrać? Ja grałem w całą trylogię, w całą kwatrologię tak naprawdę, tak jak mówiłem. No to, jestem dużym fanem Uncharted. No więc to ja, to zanim przejdę zaraz do drugiej części, bo tak jak mówię, trzeba na pewno w kilku słowach o tych częściach powiedzieć, to jak ty to pamiętasz, tą pierwszą część? Ja to, jakbym miał to powiedzieć, ty to powiedziałeś, jak to u ciebie wyglądało, że u ciebie najpierw zagościły Xbox, a dopiero później PlayStation 3. U mnie było tak, że trzymałem się za swoim postanowieniem, że dalej będę wspierał Soniaka. Na moje szczęście kupiłem PlayStation 3, prawie nieużywanego, ale z drugiej ręki, i to chyba o połowę tańszy, albo nawet więcej, bo kupowałem go w sklepie, w którym sam pracowałem, więc miałem o tyle szczęście. Uncharted pojawił się chyba u mnie trochę później, bo chyba wcześniej był Heavy Rain i Gran Turismo.
I kiedy pierwszy raz odpaliłem tę grę, to miałem wrażenie naprawdę, jakbym dosłownie brał udział w filmie. No to jest prawdą, co ty powiedziałeś, że w przeciwieństwie do Tomb Raidera, no to jest bardzo liniowe, prowadzi za rączkę, jest ten system podpowiedzi, ale chyba to, co było dla mnie najważniejsze i to, co się pojawiło dosłownie w pierwszych minutach gry, no to akcja, strzelaniny, wybuchy, to jest tak naprawdę cała wizytówka Uncharted. Ale myślę, że też muzyka, która jest charakterystyczna. Tu wspomniałeś o tym motywie przewodnim, który pojawiał się w każdej, praktycznie w każdej odsłonie Uncharted, w prawie niezmienionej formie w kolejnych dwóch częściach, czyli Uncharted 2 i 3, w prawie, bo wiemy, że były jakieś tam zmiany, chociaż melodia została ta sama. A to za chwilę więcej o tym powiem. Tak, a Uncharted 4, no to powiem to tak, ja byłem troszkę zasmucony tą informacją, że Uncharted 3 zakończy się, że Uncharted zakończy się na trzeciej części, to byłem wtedy zasmucony, ale później byłem mega zachwycony, kiedy się dowiedziałem, że stworzą potężne zakończenie, taką kulminację, takie solidne uderzenie. Co się w sumie rzadko zdarza, bo ja pamiętam, no też Kojimie było bardzo ciężko zakończyć serię Metal Gear Solid i ta czwarta część jest takim, powiedzmy, zakończeniem historii Solid Snake'a, no ale to może kiedyś podcast na temat muzyki do tej serii nagramy. No ale teraz chciałbyś jeszcze coś tutaj dopowiedzieć odnośnie tej pierwszej części Uncharted? Tej pierwszej części? Że już prawie jej nie pamiętam. I to jest akurat seria. Ja kupiłem sobie, ja miałem oryginalną tą pierwszą odsłonę i po wielu, wielu latach kupiłem sobie tą wersję mocno odświeżoną na PlayStation 4. Ta, która była w tej dużej kolekcji, gdzie były te pierwsze trzy odsłony. I kiedy ją odpaliłem, to się trochę poczułem, jakbym grał w tę grę po raz pierwszy autentycznie, nie wiedziałem jak chodzić, jakie jest sterowanie, nic nie wiedziałem. Jedyne, co mi przypomniało cokolwiek o tej grze, to jest właśnie ta muzyka, gdzie była mocno klimatyczna, ona towarzyszyła mi wszędzie, w każdej dżungli, w każdym pomieszczeniu, w każdej świątyni itd. co jest sporą różnicą w porównaniu z pierwszym Tomb Raiderem, ale o Tomb Raiderze to za chwilę, mam nadzieję. Tak, to trzeba sobie teraz powiedzieć szczerze, że po tej pierwszej części apetyt ogromny powstał, czy urósł do ogromnych rozmiarów, jeżeli chodzi o graczy, bo oni chcieli zobaczyć kolejną odsłonę. No i znaczy generalnie to był system seller i był duży nacisk, żeby powstała ogromny. Kolejna część. Sądzę, że koło God of War to była bardzo wtedy na konsolę Sony. To była druga popularna seria wtedy. Tak wydaje mi się, nie pamiętam jakby wyników sprzedażowych, ale na pewno popularność wtedy była przeogromna. Zresztą myśmy mieli o tyle szczęście i też jakby nasi znajomi i rówieśnicy to mieli o tyle szczęścia, że jeszcze byliśmy w tym momencie, kiedy te gry oczekiwało się na premierę tych kolejnych odsłon tej gry i ja pamiętam, że zawsze z takim ogromnym, dużym entuzjazmem czekałem na kolejną odsłonę Uncharted i to, co powiedziałeś też przed chwilą, że kiedy padła informacja, że trzecia część to już jest ostatnia, no to taki trochę smuteczek był i strasznie nie... Znaczy, z jednej strony też rozumiem, że czasami gdzieś trzeba postawić tą kropkę i skupić się na nowych IP, bo tak zresztą The Last of Us wyrosło później. Jasne, tylko że wiesz, Uncharted nie miało takiego zakończenia. Po prostu była trzecia część i tyle. I było duży nacisk tym razem ze strony graczy samych. Myślę, że Sony miało tam niewiele cokolwiek do gadania. Był bardzo duży nacisk do tego, żeby graczom dać coś takiego, taki solidne zakończenie, taki epilog.
No, ale to... Na tym to polegało. To sobie powiemy nagle w podsumowaniu całej serii, bo teraz, wiesz, chciałbym szybko przejść do tej drugiej części, jasne, czyli Uncharted pośród złodziei, 13 października 2009 rok, czyli 2 lata po pierwszej odsłonie doczekaliśmy się drugiej części, która jest uważana nie tylko wśród graczy, fanów tego cyklu gier, ale też samych krytyków, recenzentów, że to jest uważana za najlepszą odsłonę całego cyklu. No, pokazała kompletnie o 180 stopni, została wywrócona gra pod kątem graficznym, gameplayowym, muzycznym. Sądzę, że obok całej trylogii, no to druga i czwarta część, ale to też za chwilę powiem, to są dwie moje ulubione odsłony, jeżeli chodzi o muzykę. No ale to co tutaj Greg Edmondson zrobił, no też miał powód do tego, żeby trochę poszaleć z muzyką. No, dlaczego? No bo cała jakby gra i fabuła dzieje się w rejonach Tybetu, czyli dalekiej Azji, i tam mógł sobie pozwolić na troszeczkę rozpiętość w przypadku użytego instrumentarium. Chociażby użył tutaj chińskiego instrumentu o nazwie erhu. Jest to smyczkowy chiński instrument. Datuje się, że on powstał gdzieś tak w VII wieku. No i posiada jakby dwie struny. No i tak, jak jeżeli ktoś z was nie słyszał kiedykolwiek tego instrumentu, albo nie słyszeliście muzyki z Uncharted, to jakby zachęcam do wpisania na YouTubie instrument o nazwie erhu. No i barwa tego dźwięku, mówi się, czy tam muzykolodzy wypowiadają się, że no to jest zbliżona do ludzkiego głosu. Tam zaś cała skala instrumentów wynosi gdzieś w około 3 oktawach. No i to jest jakby taka, powiedzmy sobie szczerze, taka bardzo prosta odmiana skrzypiec. No i tutaj bardzo też znana persona, jeżeli chodzi ze świata muzyki, zagrała na tym instrumencie Karen Hahn. Ja niestety nie znam tej osoby tutaj. Sądzę, że jeżeli ktoś bardzo mocno siedzi w muzyce, to prawdopodobnie zna tą osobowość. No i tak jak powiedziałem, cała gra i cała jakby muzyka została osadzona w klimatach tego Dalekiego Wschodu i tych elementów tybetańskich, czyli słychać te gardłowe odgłosy. Tam są jeszcze, nie jestem w stanie teraz z głowy wymienić te instrumenty, coś na wzór nie trąbek, tylko takich, kurczę, jak się nazywa teraz ten instrument. W każdym razie muzyka bez porównania, to jest taki wysoki poziom, sobie postawił i też postawił poprzeczkę Greg Edmondson tą ścieżką dźwiękową, że no ciężko było, bo nie byliśmy sobie w stanie, ja sobie osobiście nie byłem w stanie wyobrazić, że można jeszcze lepszą ścieżkę dźwiękową zrobić od tej. Tak więc drugą część, ja na przykład bardzo drugą część nie tylko ciepło wspominam ze względu na fabułę, na tą przygodę, więcej postaci się wtedy pojawiło i też jakby pod kątem muzyki. I ja się też jakby nie dziwię, że graczom i krytykom ta odsłona najbardziej podeszła. A jak ty wspominasz tą drugą część? Ja to wspominam bardziej od tej strony, że to chyba pierwsza część, o której mogę naprawdę powiedzieć, że został potraktowany jako gra AAA-owa. Że to, co ty powiedziałeś, ile instrumentów, ile zasobów ludzkich brało udział przy powstawaniu dźwięku. I jeszcze jedna ważna rzecz warta powiedzenia. To jest pierwszy Uncharted, który został spolszczony i ma polską wersję językową. Tak, tak, było coś takiego. Nathana Drake'a zagrał Jarosław Boberek. To już wtedy można było zobaczyć, że i Sony, i Naughty Dog traktuje tę część, w ogóle całą tę serię naprawdę poważnie. Tak, ale to były czasy... Już...
No, ja za chwilę dokończę. Już wtedy poczułem, że gdyby mieli stworzyć trzecią część, no to nie będą, nie będzie żadnych hamulców, nie będą żałować żadnych środków, tylko będą po prostu przejść dalej. Tak, jeśli na przykład pierwsza część otrzymała ocenę 9 na 10, druga część dostała na przykład 9,5, no to będą dążyć do tego, że trzecia część dostanie solidną dychę i nie będą się zaglądać za siebie, tylko po prostu będą przejść do góry tak najbardziej jak tylko się da. Tak, no i tutaj też powstał taki pewien problem, bo pamiętasz, jak było z Tomb Raider, był ten problem, że gra pierwsza odniosła tak duży sukces, później druga część jeszcze chyba większy zdobyła. Tak. I no i ten jakby czas produkcji coraz bardziej się skracał, bo tam chyba znaczy, co roku to wygląda. Tak, to wyglądało w ten sposób, że Eidos strasznie naciskał core design, żeby kolejna gra powstawała co roku. Bardzo głupi błąd, no ale co zrobić? I rzeczywiście, to jest to, co powiedziałeś, że pierwsza część chyba rozeszła się w 7 bodaj milionach, czy tam 7,5. Druga część to było 8 milionów i chyba, wydaje mi się, że to była najwyżej sprzedawana gra w serii, tak mi się przynajmniej wydaje. Trzecia część to już było 7 milionów i to już był taki sygnał, że okej, trzeba chyba przystopować. I przy czwartej bodajże części rozeszło się tego jeszcze mniej, kolejna część jeszcze mniej. To już było szorowanie tak naprawdę dna. To jest to, co powiedziałeś, że produkcja była... Dokładnie. W morderczym tempie co roku mało czasu na robienie czegokolwiek. Ale ja tu będę, ja tu dłużej cokolwiek powiem. Tak, to za chwilę. Jak powstawała muzyka, bo to też jest. Tak, o muzyce to jest też. Interesująca. Tak, bo interesujący rozdział tak, produkcji Tomb Raidera. O, zdecydowanie, bo Nathan się na ten temat wypowiedział podczas Digital Dragon, ale to już tutaj tobie zostawię, bo masz na pewno przygotowane. No i też jakby po tej drugiej części, no to oczekiwania obrosły do takich niewyobrażalnych rozmiarów, bo gracze sądzili, no dobra, druga część się kończy, chcemy więcej, no ten apetyt tak urósł, a Uncharted no praktycznie, no ja nie wiem, ja nie znam teraz tych cyfr, nie tylko sama gra, ale też muzyka, no przecież na Video Games Live to był stały punkt programu i sądzę przy wielu innych jeszcze koncertach był organizowany, poświęcony muzyce do gier wideo. I też jakby trochę wydaje mi się, że ta muzyka, czyli ten Nathan Drake, on stał się po części trochę hymnem gier na konsole Sony PlayStation. Sony, takie dokładnie. Też miałem takie wrażenie. No, że wcześniej chyba... To już jest po prostu kanon. Tak. To jest po prostu kanon, który wszedł w markę PlayStation i już tam po prostu zostanie. No i też jakby sam motyw główny takie jakby powiedzmy ewoluował, tak? Ale ewoluował na takiej zasadzie, że to, że sama historia dzieje się w Tybecie, no to muzyka z pierwszej części, czyli ten temat główny bardziej przypomina te takie klasyczne filmy przygody, czyli Indiana Jones. Takie awanturnicze. Tak. Idealnie pasuje do Uncharted. Dokładnie, natomiast druga odsłona dalej brzmi jakby ta linia melodyczna jest zachowana, natomiast dużo takich elementów się pojawiło w postaci instrumentarium, które jakby powiedzmy wzbogaciły i bardziej, można powiedzieć, napęczniała ta ścieżka i przez to się ma takie wrażenie, że owszem, dalej słyszymy to, co znamy z poprzedniej części, ale gdzieś tam poniekąd pojawiają się jakieś nowe elementy i nawet jeżeli się czujemy w domu, to poznajemy jakby na nowo ten utwór. No i później znowu 2 lata, trzeba było czekać, czyli Uncharted 3, oszustwo Drake'a, 2011 rok, 1 listopada, Greg Edmondson zarówno jest kompozytorem, ale nie tylko, bo tutaj do grona kompozytorów doszła m.in. kompozytorka, wokalistka,
Azam Ali, która miała jakby duży wkład w nagranie tej ścieżki dźwiękowej, bo aż skomponowała 6 utworów i też słuchać jej wokalizy, bo sama historia dzieje się już teraz na Bliskim Wschodzie, też w rejonach Arabii Saudyjskiej chyba mniej więcej. Teraz nie pamiętam dokładnie kiedy, nie umiem teraz zlokalizować, ale na pewno z tego miejsca są te instrumenty później użyte i słychać taką folkowość tego, blisko wschodnie. Bliskiego Wschodu. No i co najważniejsze, Greg dostał ogromną walizę pieniędzy, która mu pozwoliła nagrać muzykę w Skywalker Sound w studiu George'a Lucasa w San Francisco. Ale to było w przypadku tej drugiej części, żebym ja nie pomylił. Natomiast w przypadku trzeciej części, o której rozmawiamy obecnie, to były nagrania już w Abbey Road. No i to był pierwsza, jedna z nielicznych produkcji, która dostała taki budżet, co pozwoliło to już nagrać w Londynie w Abbey Road. Sądzę, że to był taki pierwszy zwiastun tego, że zaczęto później praktycznie co roku jakieś duże produkcje, bądź średnie, które miały wystarczający budżet, to nagrywały w Abbey Road ze względu na to, żeby uzyskać takie specjalne brzmienie, które można otrzymać przy nagrywaniu w Londynie w studiach Abbey Road. No i znowu duży rozmach, ale niestety z mojej perspektywy ta muzyka jest troszeczkę... No już czuć zmęczenie materiału u Grega Edmondsona. I to nie tylko muzycznie, ale też sama gra, mimo tego, że znowu mamy oczywiście wszystkiego więcej, mamy więcej bohaterów, mamy jakieś intrygi, nieintrygi, dużo akcji, ale sądzę, że to przez to, że cały czas coś się dzieje, to gdzieś to, co najważniejsze, czyli ten duch przygody, poszukiwania, zagadki i tak dalej, to gdzieś to chyba po części zostało tam zatracone i wynikiem tego było to, że też ta muzyka już jakby straciła na swojej świeżości. Tak samo jest to nawet, sądzę, w przypadku tego tematu głównego, czyli Nathan. Owszem, on jest znowu ogromny, jest duża orkiestra, ale co z tego, jeżeli no już ta muzyka brzmi jak dobrze, jakby spotkać się z dobrym takim przyjacielem po kilku latach, ale w kółko to samo mówi. Tak więc tak wiesz, co tam u ciebie, jak tam u żony, no wiesz, nic się nie zmieniło, dalej żonaty jestem i tak dalej. Tak więc sądzę, że to taki właśnie trochę śmieszny przykład. Niestety ta muzyka zamiast czuć wyczerpanie te pomysłów, tematu, no i to sądzę, że później miało wpływ przy tej czwartej części, o której za chwilę powiem. Tutaj jak to u ciebie było z tą trzecią stroną? Miałeś też takie same odczucia jak ja, że ta trzecia część już taka została już troszkę pogrzebana trochę. Tak, jeśli chodzi o muzykę, no to akurat tu rzeczywiście mogę się zgodzić, że motyw główny jest najlepszy z całej trylogii, ale cała muzyka, tak, no jednak czuć, że jest już troszkę wyprana, że już mieli się w sumie w kółko ten sam schemat, tak, bo melodia oczywiście się zmienia, ale schemat jest cały czas ten sam. Niemniej jednak sama gra to moim zdaniem są wyżyny, to były wyżyny twórczości Naughty Dog, oczywiście zanim wydali Uncharted 4, i pamiętam, że kiedy pierwszy Uncharted kupiłem jakieś wiele miesięcy po premierze, drugie Uncharted kupiłem chyba ze 2-3 miesiące po premierze, tak w przypadku Uncharted 3 czekałem po prostu na dzień premiery i po prostu poszedłem do sklepu i kupiłem, i tak wyglądało moje bycie fanboyem tej serii. I
muzyka sama w sobie w grze mi nie przeszkadzała, bo średnio na nią zwracałem uwagę. Bardziej się skupiłem właśnie na historii. I to jest szkoda. Na tym, jak to się... No to właśnie. Pokazuje, jak, że było, no, że niestety nie zostało. Dokładnie. No, są te klimaty rzeczywiście bliskowschodnie. Jest to łażenie po pustyni i ten klimat, ten pustynny. Jasne, tylko... Co z tego? Bardziej to zdecydowanie zadziałało wizualnie niż rzeczywiście muzyka i audio. No i później znaczy wiem, że jeszcze była wersja Uncharted na PlayStation Vita, ale o tej wersji nie będę teraz mówił. Wyglądało to tak, że Naughty Dog już nie zrobi kolejne odsłony Uncharted, bo skupili się na nowym IP, czyli The Last of Us. No i co? 2016 rok, 10 maja, Uncharted 4, Kres Złodziejak, sama nazwa, tytuł tej gry pokazuje, że no, w tym momencie Naughty Dog chce się pożegnać ze swoim wieloletnim przyjacielem, czyli Nathanem Drake'em. A tutaj kompozytora, czyli Grega Edmondsona zastępuje i dołącza do zespołu Naughty Dog Henry Jackman, czyli do bardzo dobrze znany kompozytor filmowy, między innymi do X-Menów pierwsza klasa. I tutaj trzeba powiedzieć, że on bardzo dobrą muzykę zrobił, zresztą jak sam film, sądzę, że to jest chyba najlepsza odsłona X-Menów. Obok chyba tej jeszcze może tej drugiej części. No i co? Greg Edmondson został odsunięty. Ja pamiętam, że starałem się gdzieś tam wyciągnąć informacje od Grega, co się stało, że został zastąpiony, bo dlaczego został kompletnie odsunięty, bo równie dobrze mógł być przecież drugim kompozytorem, mógł coś tam przecież skomponować. No ale wyglądało to tak, że Neil Druckmann bodajże był głównym reżyserem, twórcą tej czwartej części, zresztą czuć tą rękę w reżyserowaniu w tej odsłonie. No, że wymagał jednak od kompozytora, żeby, nie wiem jak to nazwać, ale że ta muzyka brzmiała bardziej może filmowo, bo jak wiadomo, Greg Edmondson po tym, jak skończył Firefly pisanie muzyki do tego serialu, to za wiele nie pisał muzyki i tylko zaczął pisać do Uncharted, zresztą to była jego pierwsza i chyba jedyna gra. Jak tak sięgam pamięcią, no to on za wiele później nie komponował i sądzę, że to też chyba wynikało z tego, że oni potrzebowali świeżej krwi. Ktoś, kto będzie miał bardziej otwarty umysł na nowe jakieś eksperymenty, nowe rozwiązania, ale o tym za chwilę, czy to faktycznie to się tak sprawdziło. No i musiał się jakby zmierzyć, tak, z tą legendą i z sympatykami samej muzyki do poprzednich odsłon gry, no bo Greg Edmondson, co zrobił z tą muzyką, to wiemy, zyskał sobie ogromną, ale to ogromną rzeszę fanów. Muzyka pojawiła się na płytach CD, później na płytach winylowych z serii Uncharted do tych pierwszych trzech odsłon. No i jeżeli chodzi o mnie, no to osobiście mi się na przykład podoba, jak Jackman wplótł chociażby w temat główny, tak, czyli cały utwór, wplótł tak naprawdę dwa tematy. Pierwszy ten temat, no to jest dotychczasowe ta linia, czy ten klimat, który słyszeliśmy w poprzednich odsłonach Uncharted, zaś ta druga, czyli taka druga melodia jest rozpoznawalna później dla pirata Henry'ego Avery'ego. No i dla mnie to jest, no niestety, dla mnie czwarta część jest najlepszą odsłoną, dlatego już tłumaczę, bo jest o piratach. Ja po prostu kocham piratów. Ja tam od dziecka ja miałem bzika na punkcie statków, piratów, wszystko, co jak się pojawia o piratach, to staram się też książki czytać, więc jak ja się dowiedziałem, że czwarta część, ja nawet wiedząc, że nie zagram w to, ja już wiedziałem od razu, że to będzie najlepsza dla mnie odsłona. No niestety, może tutaj nieobiektywny jestem w tej kwestii, ale czwarta część dla mnie osobiście była najlepszą odsłoną. Ale nie pod kątem na pewno muzyki. Faktycznie Jackman kilka bardzo ciekawych rozwiązań
zrobił. Bardzo mi się podobało właśnie, co jest tam taki minimalizm. To znaczy, bo jak pamiętasz, w tych poprzednich trzech odsłonach Uncharted to zawsze byliśmy atakowani zewsząd taką bardzo dynamiczną tą muzyką. Tam w grze bardzo, w tych trzech częściach bardzo mało grano ciszą. I przez to byłeś przeładowywany tą muzyką, tymi dźwiękami, gdzie w pewnym momencie się już miało takie wrażenie, no, że jest trochę za dużo tej muzyki i to się wszystko ze sobą zlewa. No a w czwartej części troszeczkę poszli w taki minimalizm. Dalej jest ta muzyka akcji. Momentami niektóre te tematy, które Henry Jackman skomponował, sądzę, że są o wiele, wiele bardziej charyzmatyczne i bardziej takie, powiedzmy, melodyjne niż to, co zrobił Greg w tych poprzednich trzech. Tam są takie dwa bardzo znane utwory, teraz nie jestem w stanie z pamięci wymienić ich tytułów, ale jest naprawdę z kilka momentów, a szczególnie temat Henry'ego Avery'ego, czyli tego takiego znanego pirata. Ojej, tak mi się bardzo podoba, takie jakby gwizdanie. No, ja byłem pełen podziwu, jeżeli chodzi o sam kunszt gry, całą opowiedzianą historię i to, że jak ta muzyka towarzyszyła. No i też ostatecznie rozumiem wybór producentów co do zmiany kompozytora, no bo to była świadoma decyzja, tak? Tak jak już powiedziałem, gdyż twórcom przecież chodziło o to, by ta muzyka potrafiła uchwycić ducha przygody za pomocą dźwięków. Ale niestety gdzieś tym wszystkim zabrakło jeszcze oryginalności, a tak dostaliśmy względnie naprawdę dobry action score. No i tak jak powiedziałem, choć ta twórczość muzyczna Henry'ego Jackmana jest bogata, nie tylko pod względem kompozytorskim, no to dotychczas sobie nie przypominam, aby jakakolwiek praca artysty dla mnie osobiście, oprócz tych X-Menów, zwróciła na mnie tak moją uwagę, jak to zrobiła muzyka do Uncharted 4 kres złodzieja. A pamiętasz, Paweł, jak to było stąd u ciebie z czwartą? Jakie ty masz odczucia? Ja mam zawsze pozytywne wspomnienia, jeśli chodzi o czwórkę. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli miałbym ocenić pierwszą część na ocenę 9, drugą na 9,5, trzecią 10 na 10, no to czwórka dostałaby ode mnie coś poza skalą. Myślę, 11. Ale tak, myślę, że 11 samo. Na 10. U mnie jest to samo. Zresztą to jest idealne dopełnienie, to jest to, co powiedziałem na początku, jest idealne dopełnienie całej historii Uncharted i zamknięcie całego rozdziału związanego z Nathanem Drake'iem i z jego żoną Eleną, jego kumplem Salim, no i oczywiście z jego bratem i nie tylko. Natomiast jeśli chodzi o kwestie muzyczne, myślę, że jeśli chodzi o całą quadrologię, to ten album zdecydowanie bardziej przypadł mi do gustu. Mm-hmm. Bo tak jakbym mógł powiedzieć o tej pierwszej trylogii, to, że one się, tak jak powiedziałeś, one się w jakiś sposób zazębiają ze sobą, w pewien sposób się również powtarzają i już w trzeciej części było czuć, że to już jest w zasadzie to samo cały czas w kółko. Natomiast tutaj poszli w zupełnie innym kierunku, poszli w typową grę akcji, raczej film akcji, ja się im trochę nie dziwię, w te pirackie klimaty i tak dalej. Już ten motyw przewodni, ten, który pojawił się na samym początku. Dosłownie Goonies się od razu. Dosłownie Goonies, tak, dokładnie. Ale ten motyw przewodni, to już był dla mnie taki znak, że oho, tu dochodzi do jakiejś zmiany. Rzeczywiście. Jest oczywiście melodia Nathana Drake'a, gdzie gra gdzieś w połowie tego utworu, ale sam ten początek, no, już budził pewne obawy, że dochodzi do jakichś grubych zmian. I ja się podpisuję pod tymi zmianami, że one naprawdę zrobiły dobrze dla tej części. Ty wymieniłeś swój ulubiony motyw. Ja bym wymienił, że na tym albumie są chyba dwa czy trzy takie motywy, które towarzyszą nam w scenach akcji. I mówię tu na przykład o scenie pościgu na morzu i pościgu również w mieście. Pamiętasz? Taki wielki track gania genialne utwory Nathana i
jego brata na motorze i po prostu fantastyczne, tam jest wspaniałe. Tam jest taka sekcja dętych instrumentów. Dokładnie. Ja po prostu mam ciarę, tak, jak tego słucham. I to jest idealnie wpasowuje się scenę akcji, które... Ja powiem ci tak, ja na przykład, jak przygotowywaliśmy do tego podcastu, ja zacząłem sobie odsłuchiwać, bo ja Kres Złodzieja też sobie przez weekend na winylu przesłuchałem i jak ja zacząłem słuchać tego, jak ja bym chciał, muszę wrócić chyba za jakiś czas do tej gry. Tylko ciężko mi znowu przechodzić przez te trzy części, bo ja naprawdę trzy części ograłem chyba po 10 razy. Mhm. I no pierwsza część jest, no niestety trochę się zestarzała mimo tego, tych takich... No nie wiem, czy to są archaizmy, ale ciężko się gra ze względu na te strzelanie tam. Tam jest te strzelanie... To jest chyba to, co mnie troszkę odrzuciło właśnie od tej wersji zmienionej na PS4. No może kiedyś do tych części wrócę. Ale jeśli chodzi o czwórkę, jak słuchałem tego motywu, o którym właśnie wspomniałem, tego pościgu, autentycznie czułem się, jakbym brał udział w filmie. Ja po prostu słuchałem tego motywu i sobie wyobrażałem, wow, jakby ta scena wyglądała inaczej ze mną w roli głównej. To brzmi głupio, ale tak się po prostu czułem. To po prostu ten soundtrack po prostu czuć całym ciałem. Paweł, jakbyś prowadził tego jeepa ze swoim bratem, to byś nucił utwór Suikoden. O Jezus, tak. Bądźmy szczerzy. No tak, krótko już podsumowałem. Uncharted 4 u mnie znajduje się bardzo wysoko, jeśli chodzi o moje ulubione gry, o mój ulubiony soundtrack i często wracam do tego albumu, mimo wszystko. To jest świetne zwieńczenie historii. Może kiedyś Naughty Dog wróci do tej serii, ale na razie niech, wiesz, ekipa odpocznie, bo czytałem w książce Jasona Schreiera Krew, pot i piksele, jak wyglądały prace nad czwartą częścią, że ile tam zmian nie podochodziło, ile osób stamtąd nie odchodziło, jak bardzo próbowano połączyć, pożenić ze sobą tworzenie Uncharted 4 z tworzeniem The Last of Us. To był po prostu masakra. Tak, bo oni chyba równocześnie tworzyli. Tak. Równocześnie tworzono i wiesz, próbowano z jednego zespołu przerzucić do drugiego i Neil Druckmann w ogóle chciał w ogóle odciąć się od Uncharted. On chciał w ogóle stworzyć coś zupełnie innego, ale koniec końców no wyszło na to, że musiał przypilnować i jeden i drugi projekt. No ale... Chyba mu się to trochę opłaciło, no bo koniec końców to awansował. Włosami, tak? No bo już teraz nie ma długich włosów, tylko krótkie. To jest akurat fakt. No przypłacił włosami, ale przynajmniej awansował. No bywa i tak. No, trzymam kciuki. Tak, trzymamy kciuki, niech odpoczywają. Prawdopodobnie pracują nad innymi IP, ale naprawdę. Nie, no słuchaj, niech dadzą sobie na razie. Ja mogę, zanim przejdziemy do Tomb Raider, bo teraz już praktycznie nam godzina minęła i mam nadzieję, że trochę poświęcimy czasu dla Tomb Raider, bo to trzeba koniecznie. Trzeba. Ale ja na przykład bym widział kolejne części serii Uncharted, ale bez udziału Nathana Drake'a, bo wiesz dlaczego? Mm-hmm. Bo to dobrze pokazało ten cały poboczna część Uncharted z Chloe i... Tak? Jak się te dwie bohaterki nazywały? Teraz nie pamiętam, ale wiesz, jedna bohaterka z czwartej części i z drugiej. Wiem o co chodzi. Ja też tą odsłonę zagrałem i też grałem. Sądzę, że dobry tytuł. Trochę mi zabrakło więcej takich, wiesz, jakichś tam tajemnic, przygody. No wiesz, jako tytuł poboczny, gdzie taki archeologiczny tyle, ile się dało. Trochę. Dokładnie. Mi brakowało. Zresztą jak kiedyś myślałem o zawodzie, to chciałem archeologiem zostać. Tak, wiesz, ja też. No, ale to chyba każde dziecko chyba w wieku 5-6 lat chciało zostać archeologiem, tak, ale oglądał Indiana Jonesa między innymi, chciał po prostu być. Tak, ale jak człowiek się dowiedział, jaka jest to finalnie praca, że albo lądujesz w bibliotece, albo
albo na wykopaliska. Nie no, i też nie jest dobrze płatna. No, to, no ale słuchaj, dobra. Może przejdźmy do Tomb Raider, bo to jest, bo to jest bardzo ważny element związany z muzyką akcji, muzyką przygody tego typu grach. Tak więc zostawiam ciebie i tutaj będę od czasu do czasu się tobie wcinał. No, dajesz. Tak, spróbujemy przejść przez całą serię. No, w przypadku Uncharted to było akurat najłatwiejsze, bo mamy do czynienia z czterema głównymi częściami, plus jeszcze wersja na PS Vita, ale o niej na tę chwilę nic nie będziemy mówić. Natomiast w przypadku Tomb Raidera, no to już mamy do czynienia z całą naprawdę potężną serią. Ale o wszystkim może dzisiaj nie będziemy, może porozmawiajmy o mój Boże. Oryginalnej trylogii. I może o ostatniej trylogii nowej. Wiem, do której części skończę. Myślę, że najbardziej uczciwie byłoby powiedzieć o tych odsłonach, przy których się działo core design. Czyli chcesz na starej trylogii tylko. Jakiej trylogii? Dude, oni stworzyli naprawdę więcej części. Denerwuj mnie. Laser nie wkurzenie. Tak, było jeszcze Angel of Darkness był ostatni, ale o niej naprawdę muszę i chcę i powinienem powiedzieć. Dobrze. No w naprawdę, sumie dobra muzyka, bardzo dobra muzyka tam była. Dlaczego spoilujesz? Dlaczego mi to robisz? Dobra, ale nie tylko, to jest część, która zaważyła na tym, że no cóż, w pewnym sensie trzeba było z core design w końcu zrezygnować i przejść do Crystal Dynamics, ale o Crystal Dynamics i ekipie mamy nadzieję w kolejnej odsłonie podcastu. Mario, przypilnuj mnie. Tak, jeżeli wam się spodoba dzisiejszy podcast, dajcie nam znać w komentarzach, to z Pawłem znowu przygotujemy. Może zrobimy osobny podcast ogólnie o serii Tomb Raider i zaprosimy kogoś, kto jest tutaj w tej dziedzinie też specjalistą. Tak więc dawajcie w komentarzach znać, czy podobał wam się ten podcast. No dobrze, mamy końcówkę października 1996 roku. Ekipa z Core Design, wspomagana przez wydawcę Eidos Interactive, wydaje grę Tomb Raider albo Tomb Raider, zależy kto jak to czyta. Czyli chyba pierwszą taką grę, chyba tu już zostało powiedziane, pierwszą przygodową grę akcji, w której bohaterką jest Lara Croft. Wcześniej miała się nazywać bodajże Lara Cruz albo coś w tym rodzaju. I to jest chyba jedna z pierwszych takich gier, gdzie główna bohaterka nie jest damą w opałach. Nie, to jest coś zupełnie innego. Tu mamy do czynienia z piękną, silną, uzdolnioną, wysportowaną Niezależną kobietą, to jest akurat ważne. No i co? I tak jak powiedziane zostało wcześniej, Eidos dało rok na stworzenie zarówno tej części, jak i kolejnych i to okazało się pierwszym gwoździem do trumny, ale o tym za chwilę. Muzykę do gry stworzył nasz przyjaciel Nathan McCree, czyli wewnętrzny kompozytor Core Design i jakby to powiedzieć, on nie miał łatwo, zresztą cały zespół nie miał łatwo, jeśli chodzi o tworzenie tej gry, bo tak jak powiedziałem, mieli bardzo mało czasu na stworzenie całej gry. Nathan miał naprawdę bardzo i chyba jeszcze mniej na stworzenie całej muzyki. Nie mieli w zasadzie ani miejsca, ani budżetu, żeby stworzyć muzykę w wykonaniu orkiestry na żywo, nawet, nie wiem, w minimalnej ilości. Nie było czasu nawet. Nathan wszystko robił na syntezatorach. Wszystko. Jeśli chciał zrobić chór jak najbardziej realistyczny, no to musiał nagrać siebie samego. Siebie samego nagrał i po prostu włożył do soundtracku i on robił tak naprawdę Pamiętasz ile tej muzyki zostało skomponowane i w jakim czasie to przygotował? W jakim czasie nie pamiętam. On mi kiedyś mówił, ale on też tak mówił bardzo, bardzo niespełna dwa tygodnie.
Tydzień mówił, albo dwa tygodnie, tak, rzeczywiście. Z każdą odsłoną tam przybywał jeden tydzień. Tak. To akurat pamiętam. Tak, w przypadku pierwszej części to był właśnie albo tydzień, albo dwa tygodnie. I to, co jest chyba najciekawsze, najzabawniejsze, nazwij to jak chcesz, no ale z racji tego, że był bardzo ograniczony limit czasu, no to zdecydowano się na to, że muzyka w grze będzie występowała tylko w określonych momentach, w określonych scenach. Czyli miałeś takie momenty, kiedy Lara Croft przemierzała jakieś korytarze i była po prostu cisza. I to nie jest wymysł producenta, czy jakiejś osoby decyzyjnej za kreowanie świata, czy coś w tym rodzaju. Tak to po prostu zostało zrobione. Po prostu Nathan miał tak mało czasu na zrobienie muzyki i dosłownie dostawał batem po plecach, żeby tworzyć tę muzykę jak najszybciej, więc on po prostu stworzył jeden utwór i on wysyłał do studia, stworzył drugi utwór, wysyłał do studia. Tak wyglądała jego praca. Ale nie masz tak, sorry, cię tak wetnę, ale nie masz takie wrażenie, żeby było najzabawniej, że finalnie to dobrze wyszło dla samej gry? Tak, to jest akurat najzabawniejsze. To jest paranoja, to jest niesamowite. Nathan McCree jest mutantem. Ja o takich ludziach będę mówił mutantem. Że są mutantami. On potrafi, dostał minimum wszystkiego, ale zdołał wycisnąć z tego naprawdę ile się da. 20-30 minut chyba niespełna. Dokładnie, ta muzyka jest jeśli mogę powiedzieć, minimalistyczna, czy raczej prosta, ale to tak jak powiedziałem, ona wynikała raczej z takich, nie tylko z technicznych możliwości, no bo gra pierwotnie została wydana na PlayStation i ona miała jakieś swoje techniczne limity, ale również ze względu na czas, na budżet, na wszystko tak naprawdę. Ale to też jest chyba największą zaletą muzyki do Tomb Raidera. Zrobiliśmy kiedyś wywiad z Nathanem McCree i się go zapytaliśmy, co jest jego zdaniem takiego unikatowego w muzyce do Tomb Raidera. I on powiedział coś takiego. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien. Myślę, że najprawdopodobniej jest to prostota. Niektóre z najbardziej wpadających w ucho i najsławniejszych kawałków są bardzo proste. Z prostotą idzie w parze powtarzalność. Jeżeli ludzie mogą coś powtórzyć, zapamiętują to. Myślę, że Tomb Raider film jest prosty i łatwy do zapamiętania. To jest akurat chyba najważniejsza sentencja z tego całego wywiadu. Rzeczywiście, te motywy, te melody się jakoś tam powtarzają w różnych wariacjach, ale dzięki temu zapamiętujesz cały soundtrack. I to jest akurat fakt. No i chyba również to, że ona pojawiała się w niewielkiej ilości. Ona nas nie uderzała przez całą grę, tylko w niektórych najbardziej kluczowych, najbardziej zapamiętanych, najważniejszych scenach. Ale trzeba tutaj od razu, bo nie wiem, czy chciałeś przejść, ale sorry, ale musimy powiedzieć o temacie głównym, motywie przewodnim, który się pojawia w menu gry. Jak pierwszy raz ci to słyszę. Daj ci głos. To ty miałeś mówić tutaj, ja tylko powiem, że dla mnie to jest kwintesencja lat 90., połowy lat 90., tak, jeżeli chodzi o muzykę do gier wideo. Prostota, lekkie muśnięcia smyczków, odgłosy harfy, nic więcej, nie ma jakichś ogromnych, przepotężnych brzmień orkiestry dętej, czyli to jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, trąbki, nie trąbki, puzony, no bardzo taka delikatna muzyka, która gdzieś ma nas wprowadzić taki chilloutowy nastrój przed tym, co nas czeka. Tak jest, bo tak. No naprawdę gra jest trudna. Ja pamiętam, że pierwszy raz grałem, jest okropnie trudna. Jeszcze to były, pamiętasz, takie czasy, że mogłeś zapomnieć o solucjach, mogłeś zapomnieć o internecie. Tam pamiętam jeszcze PlayStation Plus chyba kiedyś ten magazyn, który był poświęcony głównie solucjom, to tam chyba zrobił kiedyś w większości chyba solucji Tomb Raider, gdzie co trzeba robić.
I pamiętam, że była ogromna... Ja się ze ścianą w pewnym momencie zderzyłem grając. Dosłownie. Grę. Natomiast dosłownie. Wracając do tej muzyki, o której tutaj zacząłeś mówić, chciałbyś coś jeszcze o tej pierwszej części tutaj... Nie, właśnie, właśnie to jest to, co powiedziałeś. Ten motyw główny, ten motyw przewodni to jest chyba... To jest to co mówiłeś, kwintesencja lat 90., ale również chyba jeden z najważniejszych motywów w historii gier wideo. Nie tylko ze względu na samą serię Tomb Raider, nie tylko ze względu na samą Lara Croft, ale na to, w jaki sposób działała produkcja całej gry. I że z tak dużego limitu czasu, limitu budżetu, limitu środków, limitu wszystkiego udało się jednak wykrzesać po prostu świetny motyw, fantastyczny. I to jest to, co ty mówisz, że jeśli nie macie solucji, nie macie internetu, nie macie skilla, no to mocno się od tej gry odbijecie, ale myślę, że warto trochę pogłówkować i się pomęczyć, bo po prostu warto. No dobrze, kolejna część wyszła dosłownie rok temu i tu już pojawiła się lekka kontrowersja. No raz, Eidos dało rok czasu, nawet chyba mniej, na stworzenie kontynuacji. Natomiast chyba 8 miesięcy mieli na stworzenie gry, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast z zespołu odszedł Toby Gard, czyli pomysłodawca postaci Lara Croft i główny w ogóle projektant gry. I to już był taki sygnał, że coś jest nie tak. A wiesz, pamiętasz, dlaczego on odszedł? Nie pamiętam powodu, możesz ja to pamiętam, okej, okay, ponieważ pierwszy Tomb Raider był oczywiście wielkim sukcesem komercyjnym i tak dalej. Chyba 7,5 miliona egzemplarzy się sprzedało, ale postać Lara Croft stawała się powoli taką maskotką, którą Eidos bardzo chciało wypromować wszędzie, gdzie się dało, no i wykorzystano jej atuty, walory, nazwijcie to jak chcecie, i Lara występowała chyba w każdej możliwej reklamie, w teledyskach. I chyba to, co jest najgorsze w tym wszystkim, że ona występowała w takich momentach dosyć kontrowersyjnych, ponieważ przedstawiano ją w sposób bardzo... No w negliżu. Bardzo przedmiotowy. To była chyba pierwsza komputerowa postać kobiety, którą no źle pokazywano, tak? Bardzo źle pokazywano. Ja pamiętam jedną taką reklamę, gdzie jakiś facet siedzi na plaży z lodem w ręku i wychodzi Lara, oczywiście skąpo ubrana, a ten, wiesz, reaguje no no taki fianuszowy sposób, no co ja mogę powiedzieć. I to sprawiło, że Gard po prostu odszedł, bo miał po prostu troszkę inne plany, troszkę inną wizję tego wszystkiego. I po prostu nie godził się bardzo na seksualizację bohaterki. Tak to wyglądało. No ale tak czy inaczej gra powstała, została wydana w dosłownie rok później, pod koniec października 1997 roku. Również Nathan McCree tworzył muzykę do tego. To, co ty powiedziałeś, że dostał tydzień więcej czasu na stworzenie muzyki. Również postanowił pobawić się trochę syntezatorami. Troszkę chyba więcej dostał, jeśli chodzi o orkiestrę, ale to nie, tam akurat... nie było żadnej orkiestry, Paweł. Nie, to było w późniejszych nie, latach. I to chyba nie chodziło. Żadnych, mogę być w błędzie, ale w żadne te trzy części nie otrzymały. W tych trzech częściach nie było nagrywania orkiestr. Dokładnie. No i ten cały czas bawił się syntezatorem i cały czas mu to po prostu dobrze szło. Tu przejdę od razu dalej, bo styl tworzenia muzyki przez Nathana się raczej nie zmienił, jeśli chodzi o pierwszą i drugą część. Tak, ale pamiętaj, w drugiej części pojawił się bardzo ważny utwór, Venistim. Tak jak pierwsza część, wiesz, pierwsza część jak miała... Najważniejsze utwory to był temat główny T-Rex, czyli spotkania dinozaura. Z dinozaurem w ogóle to było. Tak, to jak na przykład cię wielki głaz gonił, to też był taki bardzo wtedy szybki, dynamiczny utwór, ale dwójka sądzę, że najbardziej chyba z Wenecji została najbardziej zapamiętana przez graczy. Zresztą to się później
przejawia na tej ścieżce, znaczy albumie, który został nagrany w Abbey Road. No i też powiedzmy sobie szczerze, druga część, mimo tego, że miała taki bardzo krótki czas, studio miało bardzo krótki czas na zrobienie kontynuacji, no bo wymagania graczy i też wydawcy były ogromne, no to druga część w stosunku do pierwszej części miała graficzny ogromny przeskok, tak sądzę. Cały wizerunek Lary się zmienił. Tak, krytycy bardzo docenili grę za mega dopracowaną oprawę, za jakość oprawy dźwiękowej, za chyba ciekawszą od jedynki fabułę. Chyba tak, bo widać, że troszeczkę poświęcili czasu na przygotowanie tej fabuły i sądzę, że muzycznie też trochę lepiej finalnie wyszło, niż to było przewidywanie, mimo tego krótkiego czasu. No ale dobra, Paweł, bo ty chcesz do trzeciej części przejść teraz. Ja chcę do trzeciej części, bo to już był taki zgryz, już pojawiło się takie światełko, że coś już jest nie tak. No bo mamy rok 98, bodajże listopad tym razem, a nie październik, wychodzi trzecia część Lara Croft, Tomb Raidera, czyli przygód Lara Croft, również muzykę tworzył Nathan McCree. No i tutaj już pojawiło się pytanie o to, czy Tomb Raider się troszkę nie zmęczył, bo już pojawiały się te takie pierwsze oceny na granicy 7/10 czy coś w tym rodzaju. Nadal oczywiście krytycy doceniali oprawę graficzną, dźwiękową, audialną, jeszcze ciekawszą fabułę i nielinarność, tak? Nielinarność rozgrywki, ale już pojawiła się, już krytycy zwracali uwagę na wtórną i mało oryginalną rozgrywkę. Zarzucano również problematyczne sterowanie postacią, co akurat mogę potwierdzić, że po tylu latach mogli naprawdę dopracować sterowanie. A tu widziałem, dali że... Dali się takim klockiem czuło, że wiesz... Chodziło się czołgiem, nawet nie klockiem, po prostu czołgiem się chodziło. No i nie poprawiała tutaj sytuacja bardzo upierdliwa kamera. To akurat pamiętam, że była strasznie upierdliwa, nie dało się nią w żaden sposób kierować. Ona po prostu łaziła w cały świat, no i no, po prostu się nie dało. A muzycznie jak to wyglądało? Szczerze? Muzycznie wyglądało analogicznie do drugiej części, wyglądało znacznie lepiej, ale szczerze powiem to ze swojej perspektywy, ja już na to trochę nie zwracam uwagi. Ja miałem wrażenie, że gram po raz trzeci po prostu w to samo i w sumie to tyle. To był prekursor DLC, słuchaj, to był prekursor DLC, to nie była trzecia część. Nie no, dla mnie muzycznie, ja kompletnie nie pamiętam muzyki z trzeciej części. Serio, staram się tak gdzieś sięgnąć. Ja mówię, ja pamiętam, wiesz co, powiem to tak, zrobiłem ten research przed nagraniem naszego podcastu i okej, brzmi lepiej. To jest fakt, rzeczywiście, że brzmi minimalnie lepiej, ale tak jak ty powiedziałeś, ja wcześniej o niej w ogóle nie pamiętałem. Ona mi po prostu gdzieś przemknęła przez mózg i tyle. Bo to jest po prostu... To już rzeczywiście, to akurat mogę się z krytykami zgodzić, że to już było mielenie po raz enty tego samego i w ogóle seria nie szła w żaden sposób do przodu. I to mnie trochę zmartwiło. I zresztą po wynikach finansowych można było, po wynikach sprzedażowych można było zobaczyć, że coś jest nie tak, bo pierwsza część, tak jak mówiłem, jakieś 7 chyba i pół miliona egzemplarzy, druga część 8 milionów. No trzecia część to już jest chyba 6 milionów egzemplarzy poszło. Więc to już był taki sygnał, że może należałoby coś zmienić. No i jakieś zmiany rzeczywiście nadeszły. W 99 roku pojawiła się kolejna odsłona Tomb Raidera, tym razem z podtytułem The Last Revelation. I tutaj malutka zmiana, ponieważ muzykę stworzył Peter Connelly. Anglik, bo Nathan McCree jest Szkotem.
Tak, dokładnie. No cóż, terytorium to samo i przyznam szczerze, że nie wiem, wcześniejsze dzieła Petera Connelly jakoś mną, no nie ruszyły mnie. On ma na swoim koncie na przykład muzykę do Battleshipa, do Risk 2, czy bo ja wiem, Mass Destruction. Znasz te gry? Ja musiałem je sprawdzić w internecie. Mass Destruction, tak, kojarzę jak najbardziej. To jesteś starszy ode mnie, to może masz lepszą pamięć. Ja tych tytułów w ogóle nie kojarzę. I Tomb Raider The Last Revelation było jego pierwszym tytułem w tej serii, przy której pracował. Przy tworzeniu muzyki do tej gry powiedział, że czerpał inspirację oczywiście z poprzedniej twórczości Nathana McCree, ale także dodawał tam jakieś inspiracje czy melodyjki porównywalne do Johna Williamsa czy Dennego Elfmana, czy nawet Hansa Zimmera. I muszę powiedzieć, że wyszło mu to nawet porządnie. Ja nie mówię, że to jest coś genialnego, coś odkrywczego, ale wyszło mu naprawdę porządnie. Wydaje mi się, że on... Nie wydaje mi się. On naprawdę współpracował przy poprzedniej odsłonie, czyli przy Tomb Raiderze 3. On nie był tam kompozytorem. On chyba się zajmował dźwiękiem, ale... stworzył jakąś muzykę, która koniec końców nie przeszła do trójki i wykorzystał ją w tej odsłonie, oczywiście w zmienionej trochę aranżacji. To był chyba motyw, który pojawił się w walce z bossem, jeśli dobrze pamiętam. I ona nie pojawiła się w trójce, więc pojawia się w tej części. I tak jak mówię, cały soundtrack był porządny. To nie było nic jakiegoś takiego bardzo odkrywczego, ale to była naprawdę solidna robota i tu mogę mu postawić, no nie wiem, ocenę w czwórkę może. Może 3+, no Duno, nie wiem. Tak mógłbym powiedzieć. Ale no cóż, powiem to tak. Nic by mu to nie dało tak naprawdę, ponieważ The Last Revelation sprzedało się łącznie 4 miliony egzemplarzy. Została troszkę zgnojona przez recenzentów. Troszkę zgnojona. Już widać było tak te recenzje i te oceny. Delikatnie mówiąc. Ja pamiętam, że wyszła również wersja na Dreamcasta i chyba ta wersja była najbardziej gnojona przez wszystkich recenzentów. O ile wersja PC-towa i na PlayStation ok, tak wersja na Dreamcasta, no coś ewidentnie poszło nie tak. Coś ewidentnie poszło nie tak przy portowaniu i to było po prostu i widać i chyba również też słychać. Tak czy inaczej, no, w moim odczuciu jako gracza, jako człowieka, który miał do czynienia z The Last Revelation, ona tak przeszła troszkę bez echa. Troszkę przez echa, ale troszkę ze swojej własnej winy. Znowu, produkcja trwała bardzo krótko, zmienione zostało chyba połowa zespołu, w tym również kompozytor. On też miał też niewiele czasu na zrobienie czegokolwiek. Tak jak powiedziałem, wykorzystał parę kawałków, które chciał wykorzystać w trzeciej części i to się nie udało, więc no cóż, wrzucił ją po prostu do tej gry i tak wyglądała produkcja po prostu kolejnej części Tomb Raidera i to jest trochę smutne, to jest trochę niepokojące. No. Tu już był ten sygnał, że coś z tą serią jest nie tak. W bardzo złą stronę to idzie. Jeśli tamta część była niezauważalna, no to już fani myśleli, okej, może należało dać trochę więcej czasu i trochę przedefiniować całą serię, może zrobić coś od nowa. Nie, po prostu nie. Eidos powiedziało nie. Core Design znowu zakasało rękawy. I rok później, pod koniec listopada 2000 roku pojawił się Tomb Raider Chronicles, gdzie akcja toczy się po uroczystościach pogrzebowych Lary Croft, ponieważ w poprzedniej części, mały spoiler, Lara Croft została uznana za zmarłą. W tej części jej przyjaciele, jej koledzy, no nie wiem jak to nazwać, wspominają Larę, jak sobie radziła, jakie miała przygody. Również muzykę stworzył Peter Connelly. I ja o tej grze już w zasadzie nie pamiętam nic.
autentycznie nie pamięci, Ja mam jedną wielką dziurę w pamięci. Podobnie Connelly tutaj również wykorzystywał jakieś swoje utwory, które kiedyś tam stworzył i po prostu ją wrzucił do gry i już ewidentnie było widać, że nikt nie ma serca do tej serii. Chyba jedyne, co mogę powiedzieć o tej muzyce, to to, że była troszkę bardziej mroczna. Chyba to jest jedyna różnica w porównaniu z poprzednimi odsłonami, że Peter Connelly stworzył troszkę mroczniejszy soundtrack, trochę, no nie wiem, spokojniejszy, ale to chyba ma związek z główną fabułą, czyli z tym, że no cóż, Lara Croft nie żyje i po prostu trzeba wspomnieć o tym, trzeba po prostu wspomnieć zmarłą, ale no, to jest tak naprawdę jedna bardzo drobniutka zmiana w porównaniu z poprzednimi odsłonami. No i zauważyli to i gracze, i recenzenci. Gra no, dostawała bardzo średnie oceny. To już była naprawdę średnia gra. Natomiast jeśli chodzi o dane sprzedażowe, no to już można powiedzieć, że nie było średnio, no to już było szorowanie po dnie. To już chyba sprzedało się nieco powyżej miliona egzemplarzy, co jest po prostu śmieszny wynik w porównaniu z poprzednimi odsłonami. I w końcu chyba zauważono w końcu ten problem. Po kilku latach zauważono, że coś jest nie tak. I kolejna odsłona powstawała nie przez rok, ale przez kilka lat. Ale tu ten proces produkcyjny, o tym procesie produkcyjnym powiem może kiedy indziej, może przy okazji jakiejś innej okazji, ale tutaj też odbywały się różne cyrki. Niemniej jednak kolejna odsłona Tomb Raider The Angel of Darkness pojawił się na rynku w połowie 2003 roku i powiem to tak, na papierze wyglądało to dobrze. Klasyczny Tomb Raider miał zostać troszkę odstawiony na bok. Oczywiście dalej Lara Croft miała zwiedzać świątynię, miała skakać, fruwać, spinać się i w ogóle czego tam miała nie robić, ale po pierwsze miały tam zostać dorzucone jakieś elementy RPG, wiesz, rozmowa z NPC-ami różnymi porozsianymi po planszach, w ogóle świat miał być taki semi-otwarty, czyli mogłeś po prostu chodzić na przykład po mieście i rozmawiać właśnie z NPC-ami. Były również jakieś elementy skradankowe. No, generalnie na papierze wyglądało to dobrze. Gorzej było z praktyką. Bo okazało się, że skrytykowano właśnie te elementy CRPG skrytykowano grę za niską inteligencję przeciwników, za fabułę, która w ogóle była miszmaszem wszystkiego i nie miała najmniejszego sensu. Skrytykowano ją również za drugiego głównego bohatera, który pojawiał się w ogóle nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, ale uznano, że powinien tam być. Skrytykowano również za system walki wręcz. Wrzucono do gry system walki wręcz, który został skopany po całości. Skopana została również system sterowania postacią, praca kamery. Grafika była beznadziejna, za ciemna, za po prostu bardzo niskiej jakości. No generalnie dramat. Uznano The Angel of Darkness chyba najgorszą odsłoną Tomb Raider. I również muzykę do gry stworzył ponownie Peter Connelly. I jeśli mam być szczery, najzupełniej szczery, jest to chyba najlepszy soundtrack w całej serii Tomb Raidera. No, więc to jest to chyba jedyny... Większość graczy chyba nawet tak są. Dokładnie, jest to jedyny element The Angel of Darkness, o którym można powiedzieć coś naprawdę pozytywnego, ale tak naprawdę, naprawdę. I jedna rzecz do powiedzenia, bo oczywiście mówię, że to Peter Connelly stworzył soundtrack, ale również jest tam Martin Evenson. Przyznaję, drugiego człowieka nie znam, próbowałem go znaleźć, wygooglować i miał jakieś wcześniejsze i późniejsze prace, ale chyba najważniejsze dla niego, takim kamieniem milowym, był Tomb Raider Angel of Darkness. No wiesz co, to on tam robił, nie wiem, do czwartej odsłony Immortal?
Takie wiesz, gry, które odbiły się bez większego echa, tak? Takieś małe, no, małe przygodówki. Dokładnie, dokładnie. Ale dobrze, soundtrack. W przeciwieństwie do poprzednich odsłon serii, których już powychodziło, ta była zdecydowanie bardziej orkiestralna. Czy tak, możesz się ze mną zgodzić, że już była zdecydowanie już, bardziej orkiestralna? Tam już, nie wiem, czy temat główny, jakieś takie elementy były. No, nie chcę jakby tutaj się rozwijać, bo nie pamiętam dokładnie, ale... Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że wszystkie utwory, cały soundtrack, cały album był pisany pod London Symphony Orchestra. Oni mieli grać całą muzykę i dlatego cały soundtrack był pisany właśnie pod nich, od samego początku. I to, co jest najzabawniejsze, to jest chyba najlepsza historia związana z produkcją The Angel of Darkness. Oczywiście mówię o tych cyrkach, ich było naprawdę od cholery, ale w przypadku muzyki, no po prostu to jest po prostu coś niesamowitego, więc Connelly i Venson i w ogóle London Symphony Orchestra mieli naprawdę mało czasu na nagranie tej muzyki. Naprawdę bardzo mało czasu. I to oznaczało, że musieli nagrać ją bez jakichkolwiek prób, to po pierwsze, i po drugie, bez jakichkolwiek retake'ów, czyli bez ponownych nagrywań. Co nagrali, poszło na soundtrack. To jest autentyczna historia. No to słabe. To jest bardzo słabe, ale to jest chyba powtórka z Nathanem. On również miał i mało czasu na stworzenie soundtracku, mało czasu na stworzenie czegokolwiek, minimum środków, ale mimo wszystko zdołał stworzyć coś naprawdę niesamowitego, coś wspaniałego, coś zostanie z nami już na zawsze. W tym przypadku, no cóż, masz London Symphony Orchestra, zajmujesz miejsce przy Abbey Road Studios i dostajesz od producentów młotkiem po głowie, którzy ci mówią: ej, masz naprawdę niewiele czasu, więc po prostu się sprężaj. Więc to, co nagrali, autentycznie od razu szło na soundtrack i jakoś im się to udało. To jest coś niesamowitego, że w jakiś sposób im się to po prostu udało. I do dzisiaj uważam, że tak jak powiedziałem, że soundtrack The Tomb Raider The Angel of Darkness jest chyba najlepszym, no chyba, nawet na pewno najlepszym elementem całej gry i prawdopodobnie najlepszym soundtrackiem, jaki powstał do gry Tomb Raider autorstwa Core Design. Ja do dzisiaj pamiętam motyw Dance of the Lux Veritatis, do dzisiaj pamiętam motywy z Paryża, no i oczywiście motyw przewodny do The Angel of Darkness, no i cóż, cóż mogę powiedzieć? No to słuchaj, przechodzimy do podsumowania gry, czy coś jeszcze? Jedna chyba króciutka rzecz. To, że wydane zostało album na płycie CD, koniec końców, tam pojawiło się w jakiejś edycji kolekcjonerskiej. No ale też zbiórka była. Pamiętaj tym, że jakieś dwa lata temu była zbiórka, czy trzy lata temu i wydano to, co Peter skomponował do tych odsłon Tomb Raider, to wyszło w formie takiej kolekcji nagranej przez orkiestrę. Tak samo dokładnie, jak było z Nathanem i też do trzech pierwszych odsłon. Na szczęście udało się namówić i pozyskać pozwolenie na to, żeby zebrać te pieniądze, no bo ani Square Enix, ani Eidos Montreal no nie chciało wyciągnąć pieniędzy na to, żeby wydać to swoim własnym nakładem. Mnie na przykład smuci to, że na 25-lecie nic kompletnie nie wiemy, co się dzieje z tą marką. To nie, znaczy... przepraszam. Jeśli chodzi o serię Tomb Raider, pamiętasz ostatnią prezentację? Nie, to jest... Nawet nie chodzi w szczegóły, bo... Wydamy książkę kucharską może. No ręce
same odpadają. Ja zobaczyłem tę prezentację i myślałem, że przeżegnam dwa razy. Nie, to jest świetny przykład tego, jak można pogrzebać bardzo znaną markę, która ma fanów na całym świecie. No, wiesz, no, widać można, da się. I The Angel of Darkness jest tego chyba największym, najlepszym przykładem. Tworzenie gier z 8, 9, 10-miesięcznym terminem, no to jest coś niemożliwego, niesamowitego do odegrania i mielenie w kółko tego samego, próba robienia jakichś zmian ad hoc i wsadzanie wszystkich elementów w ogóle niezwiązanych z Tomb Raiderem w jedno, no to też sprawiło, że no, koniec końców core design musiało sobie dać spokój i Eidos musiało szukać kogoś innego. No ale o grach Tomb Raider autorstwa Crystal Dynamics mam nadzieję będziemy mówić w przyszłości, bo to jest taki kolejny, myślę, ważniejszy rozdział. Etap, tak, też tak myślę. No to bo co? Tam rzeczy się działy. No, to słuchaj, bo doszliśmy do godziny 30 minut, obiecaliśmy sobie godzinę, ale niestety jak zwykle się nie udało. Dwie bardzo znane marki, no to musieliśmy trochę im czasu poświęcić, tak więc drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dziękujemy wam za to, że dotrwaliście aż tutaj do samego końca. I trzeba jakby podsumować, tak? Bo ja na przykład się też zastanawiałem przed tym podcastem, czy ja gdzieś znam jakieś inne takie gry, przygody, które no, doczekały się wielu odsłon i też poruszają ten temat tych poszukiwań, tych skarbów, ta cała jakby archeologia i też pod kątem jakby samej muzyki. No nie znalazłem, tak? Nie znalazłem. I tak jakby te dwie marki mają bardzo dużo wspólnego, wspólny taki mianownik mają i widać, że jak Uncharted, jak nowe odsłony też The Tomb Raider czerpały garściami od siebie nawzajem. Sądzę, że bardziej Tomb Raider w pewnym momencie zaczął pewne dobre elementy kopiować z Uncharted i słusznie, i bo trzeba, właśnie potrzebna jest konkurencja, bo to dzięki temu rozwijamy się dalej, a jeżeli jesteśmy tylko jedynym graczem na rynku i tylko taki gatunek tworzymy, no to nie jesteśmy w stanie się później jakby rozwijać, nie mamy jakby takiej potrzeby, żeby gdzieś tam o jeden krok dalej pójść. Jeżeli chodzi o tą muzykę, obie gry bardzo, ale to bardzo różnią się od siebie pod kątem muzycznym. Sądzę, że Uncharted to jest właśnie to, co cały czas mówiliśmy, że to jest taki typowy action score, to są tematy przygody, gdzie z kolei te nowe odsłony Tomb Raider to jest taka muzyka samozachowawcza, ona nie ma się wybijać za bardzo na przód, na front. Ona nie ma zabierać uwagi gracza, ona ma towarzyszyć graczu w trakcie grania. I przez to mam takie wrażenie, że jak się słucha poza grą tej muzyki, to ona wypada niestety tak średnio z tych nowych odsłon. Niestety, niezależnie od tego, jak Brian De Oliveira nagrał mnóstwo instrumentów etnicznych i mnoga ilość tam jakichś instrumentariów, no ta muzyka kompletnie no, nie wybija się poza szereg, nie umie do niej jakoś specjalnie wracać, gdzie z kolei Uncharted, no to no jest ta filmowość, miło się tego czasami słucha, a najlepiej tego się da słuchać poza samą grą. Ale to już jest, sądzę, że już jest kwestia gustu i kto jakim jest fanem. Tak więc właśnie to chciałem powiedzieć dosłownie to, co ty powiedziałeś. Czyli jeśli chodzi o muzykę Tomb Raidera, zdecydowanie lepiej słucha się tego w grze, gdzie mamy większą zdecydowanie imersję. Poza grą jakoś trudno mi wyobrazić sobie te wszystkie klimaty, te wszystkie komnaty, pałace, grobowce i tak dalej, po których Lara chodzi. Chyba z małą różnicą, czyli The Angel of Darkness, ale
No musielibyście zagrać w grę, żeby zrozumieć dlaczego. Dlaczego uważam, że lepiej słuchać samą muzykę poza grą. I to, co powiedziałeś w przypadku Uncharted, że rzeczywiście ona pasuje rzeczywiście do gry, ta muzyka, ale myślę, że lepiej słuchać ją poza. Bo mimo wszystko w przypadku Uncharted skupiasz się na akcji, na tym, co się dzieje na ekranie i na tej muzyce to tak no niespecjalnie możesz. Bo no cóż, jesteś atakowany przez zupełnie inne bodźce. To chyba co, takim pozytywnym akcentem możemy z pani kierowniku dzisiaj zakończyć podcast. Dokładnie, tak. Mieliśmy zakończyć po godzinie, nie udało się, przepraszamy z góry za to, ale no, no cóż, nie dało się. No po prostu się nie dało. Dwie nasze ulubione serie, to był wielki błąd, że to zrobiliśmy. Ale postaramy się następnym razem w jakiś sposób skrócić się do tej jednej godziny, kiedy będziemy mówili o kolejnych odsłonach chociażby Tomb Raidera autorstwa Crystal Dynamics. Ja mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, tak jak my z Pawłem, wracając do tych gier, a szczególnie do samej muzyki. Dokładnie. Słuchajcie, jeszcze raz bardzo wam serdecznie dziękujemy za to, że z nami jesteście, że dzielicie się z nami swoimi opiniami o podcaście, o tym, że słuchacie go na Spotify, na Google Podcast, na SoundCloudzie, na YouTubie i dajecie nam świetne rady i porady i dzielicie się swoimi opiniami. Maria, coś jeszcze chcesz dodać? No tak, no to już był 15 odcinek podcastu, tak więc bardzo wam dziękujemy, że jesteście, a szczególnie tym osobom, naszym stałym słuchaczom, że jesteście z nami od pierwszego podcastu i regularnie nas słuchacie, tak więc tutaj dołączam się do tego, co Paweł już zdążył powiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję. Dokładnie, to był 15 odcinek podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu gamingmusic.pl. Z tej strony żegna się Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Jak zawsze kłania się niczym samuraj w pas Mariusz Borkowski. Wierzymy mu na słowo. Trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.